O, bezdomny pelikan. Nie pokazać, jak wjeżdżam w ten dzień. W ten dzień wjeżdżam tak. Słuchajcie, Krosno, rynek w Krośnie. Bardzo przyjemnie. Poza jednym wyjątkiem. Wczoraj wyszliśmy na miasto i pierwsza osoba, którą zobaczyliśmy, to był koleś, który miał 30-centymetrowy nóż skitrany w tym, gdzieś pod bluzą. Wyobraźcie sobie, że to nie było w Krośnie, to nie było w Polsce, to się zdarzyło, ale niby się nie zdarzyło, żebyście się nie mogli o to przyjemnie. Ja pamiętam, słuchajcie, jak byłem w Jaśle z Ralfem Kamińskim, to ludzie w Jaśle mówili, że najlepsze, co możesz znaleźć w Jaśle, to bilet do Krosna. A co można znaleźć fajnego tutaj w Krośnie? Przyjemniej za dnia i jak nie ma gościa z kosą, to nawet spoko. Patrz, jak tu młodzież na wagarach w ogóle. Jakby podbijała foto, to jeszcze spoko, a jak nie podbijała, no to nie propsujemy. W Krośnie się nie zatrzymamy za bardzo, bo to taki bardziej przystanek techniczny dla nas był, ale jedną szybką polecajkę nam ktoś wysłał, podobno jakaś super dobra piekarnia z dobrymi bułeczkami, więc akurat na rano, na śniadanko. Pali w ogóle z komina, widzisz? Jak buły nam robią. Dzień dobry, ty tu się wchodzi do piekarni? A, normalnie. Ale się jaram. To może znajdź jakieś miejsce? Bułka bez niczego. Nie pamiętam, kiedy tak jadłem. Bardzo dobre. Wsiedliśmy sobie, bo widzieliśmy z auta fajny kontener. Jakbyśmy wzięli tam tego Mustanga i dali go gdzieś tutaj. Dali go na kontener. No. Dzisiaj jest rocznica śmierci Virgila Abloh. To wygląda jak pop-up Louis Vuittona w designie Virgila Abloh, więc tak pomyślałem, że wspomnę. Jeśli mówimy o ludziach, którzy ukształtowali mnie estetycznie, to Virgil Abloh to jest jakaś bardzo ścisła topka. Mówiłem o tym w 2018 roku już, kurde, jak nie ukrywajmy, mało kto w Polsce jeszcze to ogarniał. Humble brag. Ha. To weź tu kamerę. Dinozaur zostawiony w Krośnie. Nie róbcie seksualnego bezdomnym z alkoholem, proszę was. Minut już jest w tej pozycji. Może się boję zejść, może ma lęk wysokości. No i to jest właśnie ciężko wytłumaczyć, co my robimy, nie? Bo jakby ktoś nam napisał: ej, co macie w Krośnie fajnego? Ktoś by napisał taki czerwony kontener, to byśmy na 100% przyjechali, nie? Ale jaki jest tego klucz, to ja nie umiem tego powiedzieć. Jedziemy w stronę Roztoczańskiego Parku Narodowego, więc rejony już bardziej Lublina. Opuszczamy Podkarpacie. Bardzo było fajnie. Jeszcze coś chciałem powiedzieć, gdzie jesteśmy teraz, ale nie wiem, no, Podkarpacie, no. Ja się zdrzemłem, Peli prowadził, obudziłem się i jest nagle ładna pogoda, bez kitu. I inny krajobraz, spójrzcie na te badyle. Bardzo ładne. Kurde, ale to jest zajebiście, chodź sobie tutaj. Thank you.
za cudowne miejsce. Ja pierdzielę. Taki... To jest Krzeszów w ogóle. Na mapie jakaś polna droga. To z kolei to jest jak taki las bambusowy z anime, nie? Przekroczyliśmy granicę województwa lubelskiego. Podjarany jestem i też w ogóle bardzo ładnie tutaj. Ale to też chyba kwestia, że zmieniła się pogoda. Pierwszy raz od tygodnia, że więcej mamy słońce i od razu po prostu jestem żywy. Szkoda, że w te Bieszczady akurat tak trafiliśmy, ale z drugiej strony, no, glumi Bieszczady też są na propsie, nie? A tutaj podchodzę, bo są tutaj fajne drewienka i brzozenki. O. No i takie coś to mi się podoba, no. I to widzicie. O. I pyk brzuski. Fuck me if it ain't brzoza from województwo lubelskie. Kurwa, we say in Poland. Daj, że do nich tylko na minutkę. Chcesz iść? No, poczekaj. Przejeżdżamy przez Biłgoraj. I zobaczyłem tutaj zaprzyjaźnioną, znaczy nie wiem, czy zaprzyjaźnioną, firmę Coffee & Sons. Kiedyś ich poznałem na tym, na takich jakichś targach kawy w Warszawie. Italian job. No akurat nie było tam ziomeczków, ale pozdrawiamy. Ja nie wiedziałem, że to akurat w Biłgoraju mieści się palarnia. Jakiś piec? Cholera wie, co to jest. Kolejny spot, młody robi progresy, a już próbuje pierwsze kickflipy. No, ale już obroty są, prędkość zaczyna wchodzić. Kurwa, dobry jest. Już zaliczył więcej skateparków w Polsce niż jeden skatecik. Prawie. Jest. Damn, son! El! Tak. No, tutaj widzisz. Już się ludzie zjeżdżają, żeby zobaczyć, jak napierdalasz na desce. Zaprezentuję, że już znaleziony. Nawet nie zdążyliśmy odjechać. No dobrze. No tym białym. A co wy w ogóle robicie? Do szkoły chodzicie, czy co? Do szkoły. I to samo. Ewentualnie tutaj jeszcze jak jechaliśmy do was, to się śmialiśmy, że tu jest taki klub SKR Opsza. No i tam chyba bardziej jest kierunek. Ale klub jaki, że... No w sensie patologiczny. Sportowy? Patologiczny. No tam takie... Sorry, no nie przyjrzałem się. Sorry, oj. Napisano mi w wiadomości w DM-owej, że w Biłgoraju jest urząd miasta z siusiakiem. To jest... Czekaj, to? No, ale to nie ma przecież. Przecież to, starostwo bardziej. Aha, rozumiem, no. Taka fasada typu falicznego. Nice. Was podmijaliśmy deskorolkowe. Sorry, zaparował mi obiektyw i nie mam jak go teraz wytrzeć. Potem się tym zajmiemy, albowiem tutaj jest piękny krzyż apteczny i muszę go zrobić. Raj go bił. Biłgoraj. Powtórz za mną. Biłgoraj. 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 Kurde, zrobię zdjęcie, dobra? No. Nie, dobrze, dobrze. Takie żyje. Dobrze. Dobrze, no. Dzięki. I co się je w poziomie czy w pionie? Dobra. Nie? Ej, nie, to jest zapiekanka czy to hot dog? Kurde, to jest...
Można być na odcinku? Proszę? Można być, proszę. No to pozdrawiam YouTube'a i widzów wszystkich. Pozdrawiamy YouTube'a i wszystkich widzów. Ktoś jeszcze? No to pozdro, trzymajcie się. Okazuje się, że Biłgoraj jest miastem Kukona. Pozdrawiamy Kukona. I co jeszcze? I Palikota. Janusz Palikot też jest z tego. No. Będziemy teraz cruzować przez dzielnicę Ogrody. Kurde, no nie ma dramatu, nie? To jest naprawdę okej. Okay. No to do jakiś, wiesz, Bytomia, czy Starosielce w Białymstoku, czy kurde, no widzieliśmy trochę tych ciężkich miejsc, nie? Czy Stara Hobbice in general? Pozdro! Wstawiliśmy naszego radomskiego zajączka. Chodzę w pomytych ubraniach na ważne spotkania.